Dzień dobry. Dzisiaj w bardzo nietypowy sposób kręcony odcinek, trochę na żywioł, a to dlatego, zresztą zaraz wam pokażę. Przede mną jest taka konstrukcja. I nie chodzi o tę kobietę, która macha, tylko o to coś dużego, co przede mną się znajduje w tym momencie. To jest oko Moskwy, radar po raz pozahoryzontalny, który znajduje się chyba z 10 km w linii prosto od Czarnobyla. I w ten sposób zdradzam tajemnicę. Odwiedzałem strefę zamkniętą wokół elektrowni, której awaria miała miejsce w 1986 roku, po to, żeby nagrać tutaj materiał. A ponieważ mój stan zdrowia nie pozwala mi wejść na górę tej konstrukcji, to postanowiłem, że w wolnej chwili, zwiedzając okoliczne budynki, opowiem wam o tym, dlaczego nie bałem się przyjechać do Czarnobyla, do czego służy to urządzenie, które trzymam w ręku. I od razu zaznaczam, że nie robię konkurencji temu facetowi, co z kamerką sportową jeździ po naszych wschodnich rubieżach i wschodnich rubieżach Europy i w ogóle świata, ale z czystym sumieniem mogę polecić jego kanał. Wiecie, o kim mówię. Zacznijmy może od tego, skąd w ogóle pomysł, żeby coś takiego nakręcić. Ano stąd, że kiedy powiedziałem bliskim osobom, że wybieram się właśnie do Zony, do Czarnobyla, to wszyscy puknęli się w głowę i zapytali się, nie boisz się? No i prawda jest taka, że się nie boję. Z dwóch powodów. Po pierwsze, wiem mniej więcej, co tu się stało. Wiem, jakie skażenie jest obecnie na tym terenie, skażenie promieniotwórcze. I mniej więcej wiem, co było najbardziej groźne w momencie, kiedy ta awaria miała miejsce. O tym wszystkim dowiecie się w innym terminie. A po drugie mam ze sobą to urządzenie, czyli radiometr RKP2, cud polskiej techniki, który jest tak zwanym dozymetrem, to znaczy urządzeniem, które mierzy poziom promieniowania tła w okolicy, informuje mnie, jak ono duże jest i w momencie, kiedy się robi zbyt duże, daje o tym znać. Pokażę wam, jak ten pomiar wygląda. W okolicach oka Moskwy ta dawka, którą w ciągu godziny pochłania stojący tutaj człowiek, to około 50 setnych, trochę ponad, czasami trochę mniej, mikrosiwertów. I teraz pytanie za 100 punktów. Czy to dużo, czy mało? I drugie, co te mikrosiwerty w ogóle znaczą? To wskazanie, które przed chwilą pokazywałem na liczniku, nie jest niczym niezwykłym. W miastach Polski, w dużych miastach, w niewietrzonych pomieszczeniach, można spodziewać się dawek, które są no, zaledwie o kilkadziesiąt, czyli 20, powiedzmy 30% niższe, a 20-30% to jest dokładność pomiaru przy użyciu tego urządzenia w akurat zakresie, w którym się poruszamy. A to, co zmierzyłem, to jest tak zwana dawka, siwert jest akurat jednostką dawki równoważnej albo skutecznej, ale żeby to wszystko zrozumieć, trzeba zacząć po prostu od dawki pochłoniętej. Dawka pochłonięta w przypadku promieniowania jonizującego to jest miara energii, jaką to promieniowanie traci na przejście przez ośrodek, czyli jakby nie patrzeć, przekazując ośrodkowi w przeliczeniu na jednostkową masę. Generalnie promieniowanie przechodząc przez materię może robić z tą materią różne rzeczy. Może dochodzić do jonizacji, może dochodzić do różnego rodzaju wzbudzeń wszelkich atomów, które te materie budują, może dochodzić do rozpadu wiązań. Akurat w tym wypadku, jeżeli patrzymy z punktu widzenia człowieka, to najbardziej niebezpiecznym zagadnieniem jest głównie rozpad nici DNA, rozpad łańcucha DNA, który może prowadzić do mutacji i między innymi dlatego interesuje nas, jaka dawka jest pochłonięta. Jeżeli w jednym kilogramie materii promieniowanie jonizujące, mówiąc w pewnym uproszczeniu, zostawia 1 joule energii, to wtedy nazywamy taką porcję, taką dawkę, dawką jednego greja. Ale jak zauważyliście, właśnie ten licznik nie wyświetla tego wszystkiego w grejach i ma ku temu bardzo ważny powód. A to dlatego, że sama ilość energii, jaką promieniowanie zostawia, nie jest jeszcze jednoznaczna z tym, że dochodzi do jakichś niebezpiecznych zmian w tym materiale, jeżeli patrzymy z punktu widzenia materiału biologicznego. I aby sensownie opowiadać w ogóle o jakimkolwiek zagrożeniu związanym ze skażeniem promieniotwórczym czy z oddziaływaniem promieniowania na materię, trzeba uwzględnić, jaki to rodzaj promieniowania. A mówiąc rodzaj, mam tu na myśli promieniowanie alfa, beta, gamma i tak dalej. Mogą być również strumienie neutronów. Oraz energię tego promieniowania, bo to, jakie zjawiska zachodzą, zależy również od tego, właśnie jaką energię ma promieniowanie oddziałujące z materią. Jeżeli weźmiemy poprawkę na właśnie ten czynnik, czyli rodzaj i energię promieniowania,
to możemy w taki nieco umowny sposób, bo te parametry są umowne, przejść z grejów na siwerty. Po prostu mnożąc dawkę pochłoniętą wyrażoną w grejach przez współczynnik tak zwany wagowy, który oczywiście jest wagą w ujęciu matematycznym, a nie takim łazienkowym. Ten współczynnik co prawda nie ma jednostki i w związku z tym, kiedy mnożymy greje przez coś, co nie ma jednostki, to powinniśmy w tych grejach pozostać, ale ponieważ zmieniamy dawkę pochłoniętą na tak zwaną dawkę równoważną, to przyjęliśmy, że w tym momencie będziemy mówić nie o grejach, a o właśnie siwertach. Z tym, że to jeszcze nie jest koniec całej historii, bo najbardziej odpowiednia do mierzenia wszelkich dawek jest tak zwana dawka skuteczna. Ale tego, co byłoby dla nas teoretycznie najbardziej interesujące, czyli dawki skutecznej, tym urządzeniem nie zmierzymy. A to dlatego, że uwzględnia ona nie tylko rodzaj i energię promieniowania, ale także to, na którą część naszego ciała to promieniowanie oddziałuje. Chodzi o to po prostu, że różne części naszego ciała wykazują różną czułość na działanie promieniowania jonizującego i na przykład, jeżeli dostaną, mówiąc oczywiście tutaj w cudzysłowie, dostaną, jeżeli dostaną nasze mięśnie, to zniosą to dużo lepiej niż na przykład w moim wypadku jądra. A generalnie im częściej komórki się dzielą, tym bardziej podatne są na zniszczenia na skutek promieniowania jonizującego. Między innymi dlatego możemy stosować radioterapię, bo komórki rakowe są bardzo szybko dzielące się, dlatego rak jest niebezpieczny i dlatego też jest podatny na działanie promieniowania jonizującego, którym próbujemy je zabijać. Inny przykład takich komórek, które bardzo szybko się dzielą, to są na przykład ludzkie płody. A jednostką dawki skutecznej jest siwert. Siwert, który powstał przez pomnożenie dawki równoważnej przez współczynnik wagowy, który znów nie jest w ogóle związany z masą, po prostu tak się nazywa z matematycznego punktu widzenia. A współczynnik wagowy zależy od tego, jaki organ przyjął tę dawkę równoważną promieniowania. Ale co uważniejsi pewnie zwrócą uwagę, że to urządzenie wyświetlało nie w mikrosiwertach, a w mikrosiwertach na godzinę. Z prostego powodu, po prostu zmieniając miejsce, w którym się znajdujemy, możemy zmieniać promieniowanie tła, jakie na nas oddziałuje. A i jeżeli przebywalibyśmy akurat w pobliżu oka Moskwy przez godzinę, przyjęlibyśmy pół mikrosiwerta. To jest proste mnożenie. Wystarczy pomnożyć dawkę, która jest wyświetlana przez taki licznik, przez czas, jaki w tych warunkach spędzamy i wtedy uzyskujemy dawkę, którą przyjęliśmy przez dany okres. Mogę Wam jeszcze powiedzieć, że standardowo w Polsce promieniowanie tła dostarcza ludziom około 2,5 milisiwerta, czyli tysięcznych części siwerta każdego roku, że jakieś tam ułamki siwerta, dokładnie teraz nie pamiętam, w tym momencie ta wartość wyświetla się na ekranie. Są nam dostarczane za każdym razem, kiedy robimy sobie zdjęcie rentgenowskie, kiedy robimy sobie prześwietlenie. I że są na świecie miejsca, gdzie promieniowanie tła jest dużo wyższe niż to nawet tutaj w okolicach oka Moskwy, czyli 10 km od miejsca, gdzie 30 lat temu bez mała rozegrała się tragedia czarnobylska, rozegrała się ta awaria czarnobylska. A to na przykład jest miejsce w Iranie, gdzie ta wartość przekracza, z tego co pamiętam, 7 również w tym momencie na ekranie, pojawia się dokładna wartość. Stąd też nie panikuję, bo w tej części Iraku, o której mówię, czy Bliskiego Wschodu, o której mówię, nie odnotowano wcale częstszych zachorowań na nowotwory, które zwykle utożsamia się z oddziaływaniem promieniowania jonizującego. Ufając nauce, ufając medycynie, ja również nie zamierzam tutaj w Czarnobylu i okolicach panikować. I inna jeszcze strona strachu przed Czarnobylem, a mianowicie takie pojęcie jak hormeza radiacyjna. Chodzi o to, że wielu naukowców postuluje, podkreślam, postuluje, że nie jest to jeszcze zaakceptowana hipoteza, nie jest to jeszcze zaakceptowany pogląd i prawdopodobnie nigdy nie będzie zaakceptowany pogląd, że małe dawki promieniowania jonizującego mogą mieć korzystny wpływ na nasze zdrowie. Takie zjawisko obserwowano eksperymentalnie wiele razy, między innymi w eksperymencie, w którym myszy były poddawane działaniu promieniowania jonizującego, aplikowano im różne dawki, oczywiście nie takie, które mogłyby wywołać silne zmiany nowotworowe, i okazało się, że te myszy, które doświadczają mniej promieniowania, umierały szybciej. I to zauważalnie szybciej, choć, podkreślam, w przypadku człowieka i nowotworów może to nigdy nie zostać potwierdzone, a to dlatego, że w tym momencie metody pomiarowe, statystyczne metody pomiarowe
nie są w stanie wychwycić i wyizolować wpływu dodatkowego promieniowania tła, bo zbyt wiele czynników niekontrolowalnych jest w ludzkiej egzystencji, chciałoby się powiedzieć, ale powiem w życiu. I te niekontrolowalne czynniki sprawiają, że nie można powiedzieć, że to właśnie promieniowanie na przykład odpowiada za rzadszą zapadalność na jakieś nowotwory. Aczkolwiek, tak jak podkreślam, w przypadku myszy udało się taką zależność udowodnić, co jednak nie pozwala środowisku naukowemu przyjąć za fakt naukowy istnienie hormezy radiacyjnej, ale podkreślmy, że rzeczywiście jest wielu zwolenników takiego poglądu na działanie małych dawek promieniowania jonizującego na ludzki organizm i można w pewnym sensie mechanizm ewentualny takiego zjawiska porównać do hartowania, to znaczy niewielkie dawki powodują niewielkie zmiany w obrębie komórek, niewielkie zniszczenia w obrębie DNA i komórka uczy się po prostu takie zniszczenia naprawiać. A ta nauka później procentuje w momencie, kiedy grozi komórce przekształcenie się w komórkę nowotworową albo w momencie, kiedy takie komórki nowotworowe w niewielkiej ilości już powstają. Po prostu organizm jest dzięki małym dawkom promieniowania w pewnym sensie zaszczepiony przeciw nowotworom. Podkreślam jednak, nie jest to ciągle fakt naukowy, a hipoteza i nazywa się ona hormeza radiacyjna. No i naukowy bełkot miał tyle spod oka Moskwy. Mówię jak jest. Do zobaczenia, do usłyszenia.